Witam serdecznie na kanale Moje Decy. Dzisiaj zapraszam do rozkręcania tego oto noża, rozkręcania, serwisowania, czyli noża Actanon Verba Z200. Konkretnie powodem, dla którego właśnie chcę ten nóż rozkręcić, jest to, iż producent do swoich noży, czyli firma Actanon Verba, daje możliwość do kupienia, czasami też dodają od razu z nożem, takie oto podkładki z fosforobrązu, ponieważ fabrycznie noże tej firmy, no i również ten, który tutaj mam, fabrycznie one, mocno zakręcone, chyba mocno sklejone, fabrycznie one chodzą na podkładkach teflonowych, chociaż, tak jak już miałem okazję Wam wspomnieć przy okazji odpakowywania tego noża, te podkładki, te podkładki są jak gdyby autorskim produktem firmy Actanon Verba. To nie są takie zwykłe podkładki, które można gdzieś tam sobie ze sklepu wziąć. No i trzeba przyznać, że jeśli chodzi przynajmniej o wzór i wygląd, no to wyglądają tak samo jak podkładki z fosforobrązu. Tak naprawdę różnica jest tylko w materiale, nawet te otwory, to wszystko się zgadza. No i producent też zapewnia, że jeśli chodzi o jej działanie, ono jest na bardzo dobrym poziomie i szczerze muszę przyznać, że rzeczywiście tak jest, ponieważ mechanika tego noża, mimo tego, że jest to folder teoretycznie przeznaczony do obsługiwania oburącznego, ale da się nim również klikać. No i również na tych podkładkach teflonowych ta mechanika jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. No ale sam jestem ciekaw, skoro już nabyłem te podkładki z fosforobrązu, to jestem ciekaw tego, czy ta mechanika w jakikolwiek sposób się poprawi, czy będzie wyczuwalnie, bo raczej niezauważalnie w tym wypadku, ale czy będzie wyczuwalnie lepsza. Okay, z takich innych ciekawostek, no to nóż jest skręcony dwiema śrubami, to co mieliście okazję przed chwilą zaobserwować. I obie są to te ósemki Torxy, ósemki. Więc też fajnie ze strony producenta, że używa tych większych torksów, czyli te ósemek, a nie te szóstek do skręcania chociażby rękojeści. Chociaż ja szczerze powiedziawszy nie miałem jakiegoś dużego problemu z okładkami skręconymi na torksy szóstki. Jakoś nigdy mi tutaj nic złego się z tym nie zadziało. Ale często też spotykam się, słyszę różne opinie na ten temat i niektórzy jednak mieli jakieś przykre przygody związane z tym, że właśnie było to skręcone tę szóstką, która jest mniejsza, słabsza i to jeszcze był nóż mocno, że tak powiem, sklejony fabrycznie, to potem przy rozkręcaniu te śruby się poddawały, nie dawały rady i no i powstawał problem. Ok, głównie postaram się jakoś też tutaj przyczyścić, dać nóż, był już przeze mnie użytkowany. Nie wiem, czy to uda mi się tak, była jakaś taśma z jakiegoś pudła albo coś takiego, dobra. Nie będę się bawił specjalnie w jakieś mocne pucowanie. Dobra, to myślę, że wszystko mamy przeczyszczone. A, jeszcze jedna rzecz. Okay.
porządku, no to możemy mogę się zabrać za składanie noża już przy użyciu właśnie tych podkładek z fosforobrązu zamiast teflonowych. Ok, zacznę sobie może od śruby pivota. Teraz chwilę jeszcze, tylko która strona była ta pokazowa. Tak, ta. Dobra. Czyli z tej strony idzie tu stop pin. Żebym potem nie zapomniał, to może od razu go sobie właśnie umieszczę już na jego miejscu. Co jest? Czemu nie chcesz wyjść? Trzymaj się tak kiepsko, trzyma. Wszedł lepiej. Oczywiście trochę smarowania też się przyda. I teraz tak, jedna podkładka z tej strony też. Muszę teraz głównie. Okej. Czuję, że zabawę będę ja tutaj z tym, żeby to sobie odtworzyć. Jak to tam było zrobione. Okay. Dobra, teraz tak, to kółko było w środku, tu był klips. Dobra, to jest od pivota, ta śruba mocująca, czyli teraz tak. Czy to szło tu? Chwilę muszę spojrzeć. Tak. Okej. To już mamy. Teraz tak, to kółko, jeśli dobrze pamiętam, ta tuleja właściwie przytrzymywała nam klips we właściwym miejscu, a klips musi być chwila po stronie. Stronie. Ja teraz próbuję sobie to stworzyć. Się trochę zakręcić. Dobra, to jest tak. Ja nóż wkładam do kieszeni. Okej, to wkładam go. Tak, czyli klips jest. Dobra, klips jest po tej stronie. Okej. Teraz tak, teraz to kółko, jeszcze jakiś brud się zapodział. Dobra, teraz to kółko, się zastanawiam, czy te otwory mają jakieś znaczenie, a mają takie znaczenie, że dobra, czyli te otwory, może chodzić trochę dłużej, no się rozleciało, czyli te otwory w momencie, kiedy wszystko mamy już na miejsce, nie tak jak teraz, kiedy mi się rozlatuje. Okay. Te otwory służą, trzymają klips, który później zamontuję z tej strony. I on właśnie tak to wygląda. Tu jeszcze w międzyczasie oczywiście wchodzi okładka, więc. Dobrze, i teraz tak, teraz trzeba to jakoś sobie tutaj zgrać, co nie będzie proste, powiem szczerze, chociaż, czy trzeba zgrać to, o, a, no i było tak źle, teraz zobaczmy, czy to mamy na miejscu, okej. Okay.
Dobra, cyk, pivot jest. Teraz jeszcze tutaj tył. Żeby to... O, co tu tak blokuje? Zobaczmy, klips. Wygląda na to, że wszedł, ale z tej strony coś mu tu nie pasuje. Coś tu... A, dobra. Już widzę, czyli jednak trochę zabawy z tym... Trochę zabawy z tym jest. Żeby to ustawić. Czyli jednak trochę tutaj jest wyzwania. Zobaczmy to jeszcze raz. Czy tak tu siedzi dobrze? Okay, spróbujemy teraz. Spróbuję w ten sposób. Dajmy się wcisnąć. Okay. Super, cała tuleja wyleciała, no ale... Czyli tak wygląda to, że tył jest ok, wymaga tylko dokręcenia. No i ta tuleja to naprawdę jakaś złośliwa. Bardzo lubi wypadać, więc chyba zrobię tak, że ją sobie już tutaj trochę skręcę. No, widzę, że jest z tym pewien problem. Tutaj z kolei widzę, że stop pin generuje też pewien problem. Coś mu tutaj nie pasuje, nie chce wejść do końca. Dobra, próbuję kolejny raz. Po prostu jak jedno mi się tutaj dopasuje i zgra idealnie z jednej strony, to z kolei z drugiej nagle jest jakiś problem. Ale zobaczmy, spróbuję to sobie przytrzymać. Okej, okay, tutaj niby wszystko jest w porządku. Jakby trochę to kółko tuleja, przepraszam, się nam nie wpasowało do końca.
Widzisz dobrze. Okej, dobra, to teraz będzie trochę ekwilibrystyki, ponieważ chcę tę śrubę tutaj wkręcić. Przytrzymując jednocześnie jedną ręką nożyk, bo nie chcę, żeby mi się to znowu rozjechało. Dobra, teraz ciekawe, czy to tu wchodzi. Wchodzi, dobra. Ale czy dobrze wchodzi, bo widzę, że coś tu... O, jest, dobra, teraz załapało. Okej, jeszcze pivot. Dobra, chyba wszystko już się ładnie spasowało. Teraz tylko kwestia dokręcenia. Dobra, zobaczmy, że centrowanie mi się tutaj trochę rozjechało. I coś mi tu... Zobaczmy, jak poluzuje trochę. Kolejne, tutaj widzę, że luźno lata. Mechanika jest zaskakująco dobra. Ale tutaj coś tu się nie do końca spasowało. Okej, wracam do Was już po ogarnięciu tematu poza kamerą. Stwierdziłem, że nie będę aż tak bardzo tego rozkręcania przedłużał. Okazało się, że problemem było, tak jak podejrzewałem, fakt, iż tutaj po prostu te podkładki z fosforobrązu są zbyt cienkie i przez to ta głównia latała. Teraz już tego problemu nie ma, znaczy powiedzmy jest tam jakieś tam minimalnie, ta głównia się rusza, no, ale wiadomo. A kwestia polegała na tym, że musiałem do tych podkładek teflonowych, które były pierwotnie założone w tym nożu, dołożyć te z fosforobrązu. No i wtedy grubość się zgadzała, wszystko tutaj już działa z powrotem. Już sobie to zdążyłem poza kamerą. Przepraszam, jeśli ktoś chciał to oglądać tak wnikliwie, ale stwierdziłem, że to nie ma największego sensu. Już tutaj blade playa nie ma, góra dół mechanika jest na bardzo dobrym poziomie. Czy są jakieś różnice? Szczerze powiedziawszy, na ten moment mam wrażenie, że może ta głownia minimalnie płynniej pracuje. Nie, na pewno nie szybciej, nie luźniej, ale no mam takie wrażenie, że trochę płynniej, chociażby przy tym zamykaniu jest ten ruch płynniejszy. I to jest taka pierwsza różnica, którą po prostu zauważyłem tak zaraz po poprawieniu, po skręceniu tego wszystkiego, po założeniu tych podkładek z fosforobrązu. Oczywiście jeszcze sobie trochę ten już potestuję i zobaczę, jak to będzie wyglądało finalnie. No, oczywiście swoimi wrażeniami podzielę się przy okazji recenzji. Tyle jeśli chodzi o to wideo. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.